Marta Cywińska o misji nauczyciela. Dajcie dzieciom zdobyte w ogniu czynu przyzwyczajenia. Nauczcie ich słodyczy, wysiłku. Otwórzcie ciężkie ścieżaje sumienia, a wtedy kazanie dotknie ich do żywego. Tak pięknie pisał Lucjan Zarzecki. Niestety dzisiaj trochę zapomniany teoretyk wychowania narodowego w okresie międzywojennym. W obszarze jego zainteresowań naukowych i popularyzatorskich znajdowała się m.in. dydaktyka matematyki, dydaktyka ogólna, andragogika, pedagogia i wychowanie patriotyczne. Natomiast najważniejsze było dlań wychowanie w kontekście misji nauczyciela. Dał się poznać jako świetny dydaktyk oraz przyjaciel uczniów. Umacniał młodych ludzi w przekonaniu, że jednostka utożsamia swe interesy z interesami narodu poprzez bogactwo sfery ducha. Naród ma zaś na celu wytwarzać dobra kultury. Według Zarzeckiego na nauczycielu i na polskiej rodzinie spoczywa obowiązek wychowania patriotycznego dzieci, zapoznania ich z hymnem, symbolami narodowymi. Wśród najważniejszych jego prac znalazło się dzieło z 1919 roku zatytułowane O zadaniach nauczyciela. Należy też wymienić inne, na przykład Charakter jako cel wychowania z 1918 roku, Wstęp do pedagogiki z 1922 roku, no i inne pomniejsze prace poświęcone nauczycielowi. Według Zarzeckiego każdy realny system pedagogiczny jest też systemem narodowym i wymaga od nauczyciela dogłębnej znajomości kultury i tradycji polskiej. I jest to niezbędnik, jeżeli nauczyciel dla młodego człowieka chce być mistrzem. Zarzecki podkreślał wielokrotnie, że tworzenie pojęcia narodu jako odrębnej kulturalnej jednostki był to proces powolny. Zachęcał nauczycieli i uczniów do wspólnego odgrywania scen o charakterze teatralnym. Mam na myśli oczywiście zajęcia pozalekcyjne, ale z naciskiem na inwencję dotyczącą przygotowania strojów i charakteryzacji. Podkreślał także, że w nauczaniu historii osoba nauczyciela, jego miłość do nauki i talent są jednymi z najważniejszych środków poglądowego nauczania. Umiejętność przenoszenia ucznia w odległe wieki, w inne warunki życia, z wykorzystaniem wprawdzie niewielkiego doświadczenia uczniów, ale i wyobraźni, tak często mało rozwiniętej, niekultywowanej w domach, to jest jedna z największych sztuk dydaktycznych, która dotyczyć może wybrańców. Chociaż sam zajmował się nauczaniem matematyki, podkreślał rolę historii w dydaktyce o charakterze narodowym, a jego poglądy w tej materii nie straciły ponadczasowego charakteru. Postulował na przykład imperatyw zmiany sposobu nauczania historii ojczystej przez zerwanie z tak zwanym modelem pamięciowo-formułkowym na rzecz współrozumienia i współodczuwania materii przez ucznia i nauczyciela. Niektórzy pedagogowie, pragnąc wybrnąć z trudności, radzili wykładać w szkole historię kultury, omijać możliwie szczegóły osobiste i chronologiczne,
przedstawiać natomiast główną treść dziejów, skondensowany ekstrakt historyczny. Czy będzie to zgodne z zasadą poglądowości? Tak właśnie Zarzecki formułował pytanie. Odrębne rozważania poświęcił misji nauczyciela innych przedmiotów, zaznaczając, że zgodnie z tradycyjnym modelem do lat 20. był on wyrobnikiem wykonującym schematyczną pracę, nie wymagającą szczególnego zaangażowania intelektualnego. Zarzecki podkreślał, że nowoczesny nauczyciel jego epoki, w tym najlepszym sensie, powinien być błyskotliwy, niezwykle inteligentny, a także posiadać znamienite cechy charakteru, dzięki którym mógłby jednocześnie stanowić wzór dla młodego pokolenia. I tutaj przypomnę może fragment jednej z jego prac. Rozumiemy, że na przewodników dzieciom naszym trzeba dać elitę starszego pokolenia, sól ziemi, najtęższe sumienia nauczycielskie, najlepszych ludzi. Dzieło nauczania jest bowiem dziełem trudnym i odpowiedzialnym, że w najdrobniejszych zaczątkach, w początkowej fazie tkwią już głębokie przemyślenia podstawowe, a nauczyciel przemawia głosem donośnym w całym swym majestacie, głosząc potęgę wiedzy ludzkiej. Zdaniem Zarzeckiego nauczyciel musi wymagać od swoich uczniów pilności, punktualności, słowności, znajomości dobrych obyczajów i musi im dawać nieustanny przykład, co wymaga odeń także konsekwencji i czujności. I tutaj może zacytuję inny fragment z jego prac poświęconych nauczycielom. Posiadanie moralnego prawa żądania jest pierwszym, podstawowym postulatem dobrego pedagoga. Samo jednakże żądanie jest też dziełem rozumu, znajomości człowieka i jego natury. Pedagog umie stworzyć mocne ramy życia dla młodzieży, umie wyraźnie wymagać, ale czy powinien być pobłażliwym? Nauczyciel nie wypracowuje swojego statusu przy pomocy wierności przepisom, lecz dzięki intuicji, zaangażowaniu, motywacji, uczeniu szacunku do prawa oraz ekonomii. Lekcje suche, pedantyczne, pozbawione ciepła i serdeczności ze strony nauczyciela mogły jedynie zniechęcać uczniów. Jedną z najtrudniejszych sztuk pedagogicznych wedle Zarzeckiego jest sztuka rządzenia, którą obowiązkowo powinien posiadać każdy dobry nauczyciel. Zarzecki zwraca uwagę, że po 1918 roku wielu nauczycieli wykonywało swój zawód z przypadku. Tu można by sobie zadać pytanie, a jak jest teraz? Wróćmy do Zarzeckiego. Przyszła szkoła polska i wychowanie będzie takim, pisał Zarzecki, jakim będzie nauczyciel, bo ani ściany, ani książki, ani też plany szkolne wychowują, a głównie żywy człowiek, żywa dusza ludzka, dusza nauczyciela. Jeśli chcemy podnieść poziom wychowania, ale otoczymy go również troskliwą opieką, szacunkiem, starajmy się w ten sposób do szkół naszych przyciągnąć najlepszych nauczycieli. Zarzecki postulował także utworzenie dobrze przemyślanej szkoły elementarnej, której celem byłoby duchowe i kulturalne zjednoczenie różnych dzielnic Polski. Nauczyciele według niego powinni postawić sobie za cel
przyczynienie się do tworzenia jednolitości narodu. Powinni wydobywać, tu również cytuję, z masy ludowej pierwiastków twórczych oraz częściowego zrekonstruowania środowisk inteligenckich. Jeszcze jeden cytat. Wielkie apostolstwo o jednej ojczyźnie, umocnienie w duszy drzemiących instynktów, obudzenie poczucia obywatelskiego, wyrastającego ponad własną wieś i swoją zagrodę, rozwijanie godności ludzkiej, odpowiadającej społeczności, która będzie poparta przykładem nauczyciela. Wpajanie uczniom zasad czytania i pisania jest podstawową misją nauczyciela, ale nie jedyną, nawet najbardziej elementarnym poziomie nauczania. To jest potrzebne samemu nauczycielowi. Ten poziom moralny, który pozwolił mu na wykonywanie nawet najprostszych zadań. A stąd należy mu się przede wszystkim odpowiednie poważanie w środowisku, gdzie pracuje. Według Zarzeckiego nauczyciel nie może być bakałarzem, nie może zależeć materialnie od tych, których uczy i nie powinien troszczyć się o swój byt codzienny i o suchy kawałek chleba. Wedle Zarzeckiego nauczyciel miał być ideałem obywatela, a jego słowa powinny mieć odzwierciedlenie w czynach. Władze państwowe zaś powinny być zobowiązane do tego, żeby nauczycielowi pomóc. Zarzecki był też przekonany o potrzebie formowania nauczyciela, którego nazywał budowniczym i architektem Polski niepodległej, którego celem byłoby, tutaj znowu określenie cytuję, uobywatelnienie ludu, wpisujące się dotychczas w działalność nauczyciela ludowego. No i wreszcie, nie wiem, czy Państwo się z tym zgodzą, Zarzecki pisał, że nauczyciel powinien mieć też naturę filozofa miłującego religię i że jego największą powinnością powinno być no właśnie umiłowanie ojczyzny oraz świadomość misji narodowej w szkole, by kontynuować odwieczną pracę naszego narodu. Zarzecki pisał, nie powinniśmy naszym dzieciom powtarzać słów bez treści. Nie powinniśmy dawać pojęć pustych. Nie powinniśmy podawać prawd moralnych tylko dla ich piękności, dla brzmienia i zadowalać się samą znajomością ogólników. Skoro mowa o misji nauczyciela, to też mowa o misji szkoły. Zarzecki uważał, że szkoła powinna zachęcać uczniów do rozumienia celowości obowiązujących norm, aby uczeń coraz bardziej zdawał sobie sprawę, cytuję, że przepis i jego przestrzeganie mogą mu ułatwić życie i wreszcie, że jest on nieodzownym warunkiem wypełniania obowiązków. Obowiązków względem siebie i bliźnich, względem szkoły i ojczyzny. Wspomniany teoretyk wychowania uważał, że polski nauczyciel powinien być nie tylko rzecznikiem wiedzy i wysokich ideałów, ale także twórcą normalnego życia społecznego oraz świadomym wykonawcą wszelkich reform, że powinien się dokształcać, pogłębiać wiedzę, interesować swoich uczniów nowymi treściami, ale nie wzorować się ślepo na treściach zachodnich, wprowadzać innowacje metodyczne, przede wszystkim
podczas przebiegu lekcji. Być twórczym, a nie odtwórczym. Mieć świadomość apostolstwa pracy. Rozumieć, cytuję, bóle narodowe, być przykładem dla pokoleń, by po latach, wymawiając z sentymentem jego nazwisko, uczniowie mogli powiedzieć: tak, ten człowiek uczył nas nie tylko dobrze słowami, ale uczynkami i niech będzie błogosławione imię jego. Wśród licznych poglądów na sprawy wychowawcze i edukacyjne, na model nauczyciela, Zarzecki zwracał uwagę, że mężczyźni powinni mieć w sobie świadomość powinności obrony kraju. I taki powinien być też nauczyciel. No właśnie. Wspominał o tym wszystkim w kontekście bolączkach świeżo odzyskanej niepodległości. I powtarzał, że nauczyciel powinien mieć świadomość misji indywidualnej, która jest mu dana w przestrzeni szkoły, gdzie funkcjonują skodyfikowane normy, gdzie istnieje jasno określony system nakazów i zakazów. Podkreślał też, że brak szacunku dla prawa znajduje swoje odzwierciedlenie w braku karności w szkole. I nie chodzi tutaj o tak zwaną drakońską karność, lecz o prawa pomocne w wykonywaniu obowiązków zawodowych. Twierdził na przykład, że ukończenie Instytutu Pedagogicznego gwarantuje formalne, bardzo dobre przygotowanie przyszłego pedagoga, a jego doskonałe przygotowanie powinno być ubogacone o nienaganne cechy moralne. I tutaj znów drobny cytat. Nauczyciel, jak wspomnieliśmy, ma swoją historię, która jest wyrazem stanu kultury społecznej. Oblicze jego w różnych epokach wygląda inaczej, gdyż nauczyciel nie jest tylko synem swojego czasu, ale wykonawcą zadań, które w różnych okresach ewolucji życia zbiorowego miały odrębne przynależności. Nawet drobna sprzeczność charakterologiczna wedle Zarzeckiego w postawie nauczyciela zostanie natychmiast zauważona przez bystrą młodzież i może doprowadzić do nadszarpnięcia autorytetu nauczyciela. Powinien jawić się uczniom jasno, jako dusza silna, o mocnych więzach wewnętrznych. I wreszcie jasno stawiać cele sobie i swoim wychowankom. Dać się poznać jako dydaktyk o potężnej dynamice rozwojowej oraz nieustannie oddziaływać na innych, nie tylko na uczniów, ale również na rodziców, a także na młodych nauczycieli. I znów cytat. W tym oddziaływaniu nie jest ważna tylko wewnętrzna i zewnętrzna ekspresja, nie tylko dynamika, ale siła skoncentrowanej woli, która nadaje obliczu ludzkiemu wyraz odpowiedni, a oczom moc nakazu. Nauczyciel powinien wierzyć w dobro, gorącą miłość dziecka i ojczyzny. Powinien stale kroczyć naprzód, wzmacniać swe duchowe jestestwo. Do poświęcenia i wysiłku powinien namawiać nieustannie, świecić przykładem oraz posiadać umiejętność przystosowania się do innych, nie w znaczeniu kopiowania zachowań, ale w formie subtelnego odczuwania ich tendencji. Tak pięknie pisał Zarzecki. Nauczyciel i rodzic też powinien propagować zdrowy tryb życia. No i tutaj
Zarzycki wielokrotnie odwoływał się do polskiej tradycji wychowawczej, zgodnie z którą nauczyciel z własnej woli angażował się w gry i zabawy sportowe z uczniami. Czy o tym się teraz mówi? Mówi się tylko o różnych kontekstach zajęć z WF-u. Zarzecki twierdził, że wielkie ideały moralne są często tak proste, tak dostępne, że opowiadanie o nich może stać się też nudne i zbędne. A ja sama dzisiaj chciałabym tego uniknąć. No i ponadto krytykował też postawy różnych polskich pedagogów, którzy nie wymagają od siebie, ale wymagają od innych. Tak być nie powinno, podkreślał. Wreszcie kładł nacisk na samodzielność w dydaktyce. Tak pięknie pisał o tym: nauczanie nie jest tylko dziełem kunsztu, jest ono twórczością, jest ono czynem żywej duszy, mocy wewnętrznej. Choćbyś, nauczycielu, wszystkie metody poznał, choćbyś naukę posiadał wielką, a miłości byś nie miał, miłości czystej do wiedzy, do prawdy, będziesz jak mięć brząkająca wśród dzieci. Nie wzmocnisz ich dusz, nie podniesiesz idealizmu. Nauczyciel, twierdził Zarzecki, powinien też wyczerpująco odpowiadać na pytania zadawane mu przez młodzież. Był przeciwny kreowaniu modelu nauczyciela teoretyka. No i można by wiele jeszcze prawić, ale jest taki fragment w jego pracach dydaktycznych, gdzie chyba symbolicznie to potraktujemy jako zmierzanie do końca. Oczy wesołe w powiązaniu z powagą i niezmiennością decyzji to wybitna cecha dobrego pedagoga. Wesołość, która płynie z miłości ku ludziom i oświetla im drogę życia pomimo jego trudów, pomimo tak często nieznośnych ciężarów, jest wyrazem wysokiego poziomu duchowego. Jest prawdziwym światłem. I my o to też dbajmy, choć zmieniły się czasy. Dobro, najprawdziwsze dobro, przetrwa i pozostanie. Ale to już zależy od samych nauczycieli. Dziękuję Państwu. Marta Cywińska.